Cześć, jestem Martyna z Ratuję Bułumiem i dzisiaj opowiem Wam, jak ratować bezpiecznie. Zacznijmy od jednej bardzo ważnej zasady. Dobry ratownik to żywy ratownik. Podczas udzielania pierwszej pomocy przede wszystkim musisz dbać o własne bezpieczeństwo. Jeśli o nie, zadbasz, do uratowania będzie o jedną osobę więcej. Zacznijmy od ważnej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo dookoła nas. Podchodząc do miejsca zdarzenia należy się zawsze rozejrzeć, czy nie zagraża nam niebezpieczeństwo. Szczególną uwagę należy zwrócić na ruch uliczny, przewody elektryczne, zagrożenie pożarem czy zawalenie budynku. Wszystko dookoła miejsca zdarzenia może być potencjalnie niebezpieczne i zagrażające akcji ratunkowej. Podczas szkolenia profesjonalnych ratowników wykładowcy próbują nauczyć od pewnego odruchu, który na pewno Wam też się przyda. Otóż podchodząc do poszkodowanego należy zawsze podnieść ręce do góry. Jest to pewnego rodzaju nawyk i przypomnienie do odnauczonego mózgu, byśmy sprawdzili, czy wokół nas jest bezpiecznie. Przejdźmy do bezpieczeństwa indywidualnego. Najważniejszym elementem ochrony własnej są jednorazowe rękawiczki oraz maseczka do sztucznego oddychania. Zawsze warto mieć ze sobą jedną parę rękawiczek, bo może ona uratować życie nie tylko innym, ale również i nas. Podchodząc do osoby leżącej, rozejrzyjcie się, czy nie posiada przy sobie saszetki z rękawiczkami i maseczką. Te dwa elementy chronią ratownika przed niebezpieczeństwem płynącym z dotknięcia osoby poszkodowanej. Czasami, gdy nie widzimy krwi oraz innych sączących się płynów, można zaryzykować i rozpocząć pomaganie bez rękawiczek, ale zawsze dobrze mieć pewność, że jesteśmy bezpieczni. Maseczka chroni nie tylko przed chorobami przenoszonymi w wdychanym powietrzu, ale również pomaga przełamać lęk i obrzydzenie płynące z dotknięcia drugiej osoby ustami. Innymi środkami bezpieczeństwa mogą być kaski, kamizelki odblaskowe, maseczki czy okulary ochronne. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Klikając tutaj możecie zobaczyć inne fragmenty naszej serii o pierwszej pomocy.